Hubert Malinowski, witam Państwa i bardzo cieszę się już na samym wstępie, że w ten gorący wieczór wybrali Państwo właśnie TVP Bydgoszcz i nasz stały program sportowy Sektor Kibica. Zachęcam już na wstępie do odwiedzania także naszych profili na Facebooku i na Twitterze. Tam na bieżąco mogą Państwo współtworzyć nasz program, choćby poprzez zadawanie pytań naszym gościom. A dziś rozmawiać będziemy o koszykówce, o świetnym starcie w Tauron Basket Lidze. Będziemy wspominać rok 2003 i Mistrzostwo Polski, a wszystko to za sprawą gości z Anwilu Włocławek. Jest z nami obecnie prezes tego klubu, Arkadiusz Lewandowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Mistrz Polski jako zawodnik i z wielkimi nadziejami jako trener, także w Anwilu Włocławek ponownie, Igor Miliczyć. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy tę rozmowę, panowie, od retrospekcji. Wróćmy do tego, co wydarzyło się 12 lat temu, już ponad 12 lat temu, bo to były chwile niezapomniane. Spójrzcie, drodzy panowie, też na nasz ekran. To są ostatnie momenty tego pięknego wieczoru, który przeszedł do historii nie tylko całego Włocławka, ale całej Polski. Drodzy Państwo, od razu uprzedzam, gdyby zdarzyło się tam zobaczyć człowieka podobnego do mnie, to rzeczywiście byłem ja, tylko 12 lat młodszy. Fantastyczny mecz, fantastyczny wieczór, fantastyczna publiczność, hala pękająca w szwach. I gdzieś tam później przez lata doszło do tego, że w zeszłym roku nie było nawet play-offów. Jak wspominacie tamten czas, panowie? 2003 rok. Igor, zacznijmy od ciebie. Wspaniały zespół, wspaniały zawodnicy prowadzony przez trenera Urlepa. Było wszystko poukładane. Ciężka praca, która doprowadziła do niesamowitego sukcesu. Wszyscy się bardzo cieszyliśmy przez długi okres po tym mistrzostwie. Zresztą bardzo, bardzo zasłużonym. Świetnie, świetny okres. Warto wspominać. Arku, ty byłeś wtedy kierownikiem drużyny? Nie, kierownikiem drużyny byłem od kolejnego sezonu. A. Wtedy robiłem to, co robi administracja w klubach sportowych, natomiast wszyscy, to była spora grupa ludzi, przeżywaliśmy wielkie emocje. Mam troszeczkę poczucie, że wracają one w tym sezonie. Oczywiście nie deklaruję tutaj, broń Boże, mistrzostwa, bo to jeszcze długa droga przed nami, natomiast rzeczywiście emocje wtedy były ogromne. W tej chwili dwa mecze za nami, dwa bardzo emocjonujące w hali mistrzów. No właśnie, w sumie trzy mecze, trzy zwycięstwa, ale zanim przejdziemy do tego sezonu, ja chciałbym, żebyśmy też troszkę doszli do sezonu 2015-2016. Po roku 2003, Igor, w Twoim przypadku to były wojaże międzynarodowe, zanim wróciłeś do Polski. Jak najbardziej. Pojechałem do Turcji na dwa lata, byłem w Rosji, w Belgii. Nawet zdarzył się epizod na Kosowie. Wróciłem z powrotem w 2008 roku do Prokomu Tref. A potem końcówka kariery sportowej i początek trenerski w AZS-ie Koszalin. AZS Koszalin. A u ciebie, Arku, to taka piękna przygoda z Anwilem Włocławek. Od tych zajęć, o których mówiłeś, do tego, że zostałeś prezesem klubu. Tak, 3 lata temu, właściwie 3,5 roku temu. Tak naprawdę pracuję w tym zawodzie już 16 lat i rzeczywiście zaczynałem od, nazwijmy to, funkcji zupełnie podstawowych w klubie. Wszystkie kroki kariery, nazwijmy to, administracyjnej za mną, po drodze bardzo dobry czas, 3-letni w Asseco Prokomie Gdynia. No i w tej chwili rzeczywiście mam taką, jaką mam wizytówkę. Zanim przejdziemy do sezonu 2015-2016, krótko, bo wiem, że o takich rzeczach nie chce się pamiętać, sezon 2014-2015, brak play-offów, ogromne rozczarowania, kłopoty różnego rodzaju. One są, rozumiem, już za Wami. Są za nami, to prawda, to był bardzo zły czas dla klubu. Na szczęście mamy to za sobą, patrzymy w przyszłość. Myślę, że perspektywy są dobre. Oczywiście jesteśmy dopiero u progu nowego sezonu. Jedna tylko rzecz, rzeczywiście w zeszłym sezonie nie udało nam się z dzisiejszym trenerem podjąć współpracy, mimo tego, że próbowaliśmy zawrzeć kontrakt. Byliśmy my jako klub w troszeczkę innym punkcie w czerwcu
poprzedniego roku, dlatego do tego dokumentu, tego dokumentu nie podpisaliśmy. W tym roku na szczęście udało się. Jesteśmy po 3 meczach, na razie po 3 wygranych. Od teraz kibice są pełni nadziei, drodzy Państwo, bo w klubie przeprowadzono ciekawe transfery, a zespół jak na razie okazuje się niepokonany. Popatrzmy wspólnie. Sezon 2014-2015 był najgorszym w historii Anwilu Włocławek. Klub po raz pierwszy nie awansował do fazy play-off. Zmiany trenerów, zawodników, kłopoty organizacyjne i słaby wynik – o tym kibice chcieli jak najszybciej zapomnieć. Optymizmem powiało dokładnie 25 czerwca. Wtedy klub ogłosił nazwę strategicznego sponsora, z którym włocławianie związali się na 3 lata. Budowanie drużyny powierzono Igorowi Milicicowi. Chcemy, żeby Anwil grał agresywnie, żeby grał szybką koszykówkę. Strzałem w dziesiątkę okazało się podpisanie kontraktu z Chamberlainem Oguchi. Jak się później okazało, Nigeryjczyk ze swoją reprezentacją sięgnął po Mistrzostwo Afryki, a jego samego wybrano najbardziej wartościowym koszykarzem turnieju. Włocławianie sięgnęli także po etatowego reprezentanta Czech, Dawida Jelinka. Jak na razie czesko-nigeryjski duet jest postrachem całej ligi. Jelinek to najlepszy strzelec rozgrywek, a Oguchi to drugi najlepszy egzekutor. Grę zespołu kreuje inny duet, tym razem z Polski. Robert Skibniewski, Kamil Łączyński. Sezon 2015-2016 zapowiada się obiecująco. Włocławianie od 3 kolejek są niepokonani, a lepsi okazali się już od m.in. wicemistrza Polski PGE Turowa Zgorzelec. Anwil postawił na nową jakość nie tylko w grze zespołu, ale również w kontakcie z kibicami. Włocławianie są obecni i bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco kontaktują się z fanami. W końcu oficjalny hashtag na ten sezon to Głodni Zwycięstw. Myślę, że można pogratulować Łukaszowi Betańskiemu tego felietonu merytorycznie, fachowo, bez błędu. Chamberlain Oguchi długo przed Afrobasketem zakontraktowany przez Was. Mocno ryzykowaliście? Czy to był pomysł, żeby ten zawodnik trafił do Anwilu Włocławek? Trenera. Czemu trener nic nie mówi i się nie przyznaje? Bo jest pracowitym i skromnym człowiekiem. Ja mogę odpowiedzieć. Taką przyjęliśmy filozofię, że rozmawiamy oczywiście o wszystkim, wspólnie planujemy, ale gdzieś na końcu decyzja, jeśli chodzi o te kwestie sportowe i oczywiście kontrakty, należy do trenera. Wówczas siadamy do stołu, podpisujemy dokumenty z zawodnikami, z ich agentami. Igorze, czy ty znałeś Chamberlaina Oguchiego z gry? Widziałeś go wcześniej, czy opierałeś się tylko na przygotowanych, nazwijmy to, ofertach przez agentów? Nie ma ofert agentów, jest powiedzmy przynajmniej między 300 a 600 na jednej pozycji, także trzeba znaleźć zawodnika, który pasuje do zespołu, koncepcji trenera w tym momencie mnie i tak też szukaliśmy. Jak zobaczyłem grę Chamberlaina, to było to, co uważałem, że jest potrzebny dla mojego zespołu, a to, że on nie grał 2 lata, nie jest wielkim problemem, bo wiem, że zawodnicy, którzy wracają, mają dużą motywację, a to, co widziałem w wielu meczach oglądając przed tym, okazało się, że to jest właśnie to, czego szukamy. I chociaż wiele zespołów, zresztą wszyscy mieli ofertę Oguchiego na stole, to my go wybraliśmy i potem się zrobiła trochę zadyma niepotrzebne, jak on już zagrał te mistrzostwa, bo został MVP, się nagle okazało, że pół Europy go chce. No tak, bo pojawiły się takie głosy, że kontrakt może być tak skonstruowany, że do końca grudnia, tak, Chamberlain Oguchi, jeśli będzie miał ofertę, to będzie mógł odejść z Anwilu Włocławek. Czy to prawda? Tak, to prawda. Nawet dwuprogowo ten buyout był określony w kontrakcie. Jakby pierwszy próg mamy za sobą. Rzeczywiście do końca grudnia tego roku zawodnik ma prawo wykupienia się. To są bardzo poważne pieniądze i myślę, że na razie nie ma on na stole takiej oferty. Pracujemy razem, gramy razem, jesteśmy jednym zespołem, zarówno zawodnicy, jak i sztab trenerski, a także wszyscy, którzy na ten zespół pracują.
wygląda to nieźle, zobaczymy, co będzie dalej. Panowie, ja nie chciałbym tutaj teraz łyżki dziegciu do garnka miodu dokładać, ale czy to prawda, że prezes uważa, że Dawid Jelinek jest lepszym zawodnikiem niż Chamberlain Oguchi? Ja myślę, że innym troszeczkę, bardziej kompletnym. Oguchi szuka pozycji rzutowych, jest rewelacyjnym strzelcem. Dawid Jelinek też jest oczywiście strzelcem, co udowodnił choćby we wczorajszym meczu z Turowem Zgorzelec. Natomiast to są tak naprawdę dwaj gracze o podobnym profilu, którzy dominują. Popatrzmy na Igora Milicic w zespole. Będzie prawo do wygłoszenia własnego zdania. Słuchamy na temat Jelinka i Oguchiego. Nie ma co dewagować, kto jest lepszym, kto jest gorszym. My mamy w tym zespole oprócz tych dwóch zawodników, który wszyscy obserwują, bo oni zdobywają tam czasami większą część punktów zespołu. No, obaj najlepiej punktujący w lidze w tej chwili. Uwierzcie mi, że to jest zasługa całego zespołu i bez dobrych zasłon Tomaszka, Dmitriewa, bez dobrych podań i organizacji gry Łączyńskiego i Skibniewskiego, uwierzcie mi, ci zawodnicy nie mieliby takiej zdobyczy, jakie mają. Także... Wczoraj fantastyczny mecz, kolejna dramatyczna końcówka. Po dogrywce pokonujecie wicemistrza Polski, Turów Zgorzelec, 39 punktów Dawida Jelinka. Czy to prawda, bo jeszcze nie miałem okazji odwiedzić hali mistrzów w tym sezonie, że macie komplety od początku tego sezonu? Tak, to prawda. Drugi mecz z pełną halą, drugi mecz z dogrywką, wielkie emocje, świetne widowiska w obu wypadkach, doskonała praca chłopaków na boisku. Absolutnie zgadzam się z trenerem. Poza Dawidem Jelinkiem, poza Oguchim, przyznajmy eksperyment z dwoma Polakami na rozegraniu w Anwilu Włocławek. Trzeba być odważnym trenerem, żeby takie decyzje podejmować. Na razie z wielkim skutkiem. Wczoraj... Będąc rozgrywającym zagranicznym, przychodzącym do polskiej ligi, zdecydować się wprowadzonym przez siebie zespole na polski duet rozgrywający. Oczywiście, do tego wczoraj także bardzo dobra gra Bartka Diduszki, o którym też trzeba wspomnieć. Cały zespół bardzo ciężko pracował na to, żebyśmy wygrywali, stąd świetna frekwencja w hali. Czy to nie jest trochę tak, że najwięcej wymaga się od tych, których się najlepiej zna? Czyli skoro byłeś rozgrywającym, to najwięcej właśnie wymagasz od tych zawodników? Na pewno. Oni są moją prawą ręką i oni muszą gro założeń, oni muszą to przeprowadzić na boisko. Na razie spisują się bardzo dobrze, bo wygrywamy mecze. Wygrywamy w zaciętych końcówkach. To buduje charakter drużyny też. To już pokazuje, że ta drużyna ma charakter, a na pewno się lepiej pracuje przy wygranych meczach. Powiem tak, że nasza drużyna nie jest aż tak, jak ją przedstawiają wszyscy, nadmuchują balon. My musimy zagrać na przykład mecze na 110% swojej możliwości, żeby po dogrywce wygrać z Rosą czy Turowem. Także gdybyśmy byli już teraz kozakami, to byśmy, powiedzmy, łatwiej wygrywali te mecze. A jesteśmy zadowoleni, że wygrywamy mecze w trudach, bo gramy na 100%, 110%, co kibice doceniają. I myślę, dlatego też jest pełna hala i mam nadzieję, że w następnych meczach to będzie regułą dla Włocławka. No tak, bo to patrząc z punktu widzenia kibica, nieważne na którym miejscu zakończycie, ale jeśli będziecie pięknie walczyć, wygrywać po dogrywkach, czy też przegrywać, ale po walce, to kibice będą się pchali drzwiami i oknami. Drodzy Państwo, nasz program trwa tylko 40 minut, ale 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jesteśmy dla Państwa w internecie, podobnie zresztą jak Anwil Włocławek. Na naszych oficjalnych profilach na Facebooku i na Twitterze sporo się dzieje. Sami też uważnie obserwujemy, co w sieci umieszczają sportowcy, a najciekawsze wpisy, zdjęcia czy filmiki przedstawiamy Państwu właśnie teraz w naszym Eksplorerze. Natalia Dalkę, witam Państwa w Eksplorerze, a zaczynamy od garści koszykarskich informacji. Nowy nabytek Anwilu Włocławek, Kervin Bristol, zameldował się w Polsce. Zawodnik już w drodze do Włocławka uczył się zagrań swojej nowej drużyny. Za to do Torunia prosto z Minnesoty przyjechała Kelly, która wspólnie ze swoim chłopakiem postanowiła zwiedzić swoje miejsce pracy, czyli toruńską halę.
Wracamy jeszcze na chwilę do Włocławka, bo koszykarze Anwilu przyłączyli się do akcji wspierającej chorującego na stwardnienie zanikowe boczne weterana wojennego Grzegorza Sierackiego. Kapitan zespołu Robert Tomaszek na oficjalnym fanpage'u mówi: to jest zaszczyt, że możemy choć w tak małej mierze odwdzięczyć się jemu za służbę ojczyźnie. Z parkietów koszykarskich przenosimy się na boiska siatkarskie. W murowanej Goślinie zakończył się memoriał imienia Arkadiusza Gołasia. My Państwu chcemy pokazać go z nieco innej strony. Otóż profesjonalni siatkarze wzięli udział w treningu młodzieży. Otrzymać uwagi od takich fachowców to chyba zaszczyt. A swoim wspólnym zdjęciem na Instagramie pochwaliła się siatkarska para Martyna Grajber i Jan Nowakowski. Zakochanym oczywiście życzymy szczęścia. Szczęśliwą, choć nieco przerażoną minę na swoim zdjęciu ma też Carson Clark, który teraz opiekuje się niemowlakiem. Trzymamy za niego kciuki. Piłkarze FC Toruń pokazali, w jaki sposób trenują do kolejnych meczów ligowych. Teraz trzeba uważać na faule. Myślę, że kibice z naszego regionu znają polską lekkoatletkę Małgorzatę Reszkę. Niestety, pani na lotnisku chyba jednak jej nie znała, bo według niej zawodniczka Zawiszy nazywa się Medgorata Resikie. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Amerykanie mają problem z polskimi nazwiskami. Na Facebooku swoimi decyzjami dotyczącymi walki o kupno Polonii Bydgoszcz dzielił się jeden z trzech kandydatów na nowego właściciela klubu, żużlowiec Andreas Jonsson, który najpierw podziękował kibicom za wsparcie, ale napisał także, że rezygnuje z walki o Polonię. Wieczorem jednak dodał post, w którym stwierdził, że się nie poddaje i pozostaje w grze o bydgoski żużel. Ostatecznie wiemy już, że nowym właścicielem został Władysław Gollop i jego Bydgoskie Towarzystwo Sportowe. Sportowcy to jednak jedna wielka rodzina. Nie gasną echa o pomocy dla Darcy'ego Warda. Do akcji dołączyli siatkarze. Do zlicytowania m.in. koszulka reprezentacyjna MVP Mistrzostw Świata Mariusza Wlazłego albo kolacja z Andrzejem Wroną. Szczytny cel, a i nagroda też nie byle jaka. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Wracamy do studia. Biorąc pod uwagę, jakim zainteresowaniem i uwielbieniem cieszą się polscy siatkarze, to życzę też polskim koszykarzom, żeby też tak kobiety reagowały na widok przedstawicieli tej dyscypliny. Na temat powrotu do fenomenu i należnego miejsca dyscyplinie, jaką jest koszykówka, porozmawiamy za chwilę. Niestety nie wszystkie koszykarskie kluby w regionie mają taki początek sezonu jak Anwil, drodzy Państwo. Kibiców Energii Toruń zapytaliśmy o to, czy koszykarki w tym sezonie grają na miarę swoich możliwości. Czy już wiedzą, kim jest nowa zawodniczka Katarzynek? Mamy ambitny skład, ale na razie dziewczyny tego nie pokazują, ale mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Przełamanie meczu we Wrocławiu już było. Widać, że praca trenera jest na plus, czyli początek sezonu, wiadomo, nowy skład, nowe zawodniczki, także trudno można było oczekiwać jakichś wspaniałych, rewelacyjnych wyników. Nowy trener, nowy skład, wszystko razem. No i trochę mały budżet. No nie mamy się co równać do Bydgoszczy, no ale ja mam nadzieję, że wylądujemy i tak w pierwszej czwórce. Wie pan cokolwiek o nowym wzmocnieniu Katarzynek? Kelly chyba. No zobaczymy, co pokaże. W NBA tam, nie? Chyba w miarę dobrze jej idzie. Tak, bo zdobyła mistrzostwo. To może tutaj przeniesie się coś na parkiety nasze. To będzie duże wzmocnienie dla Niki. Wszystko się potoczy w dobrym kierunku. Zawodniczka, która przynajmniej trenowała WNBA, może z grą, jeżeli chodzi o statystyki, było gorzej, ale myślę, że ma wiele do udowodnienia przede wszystkim sobie. Czyli wiedza kibiców koszykarskich jest bardzo dobra w naszym regionie. Nie pytaliśmy tym razem kibiców, no bo cóż mieliby powiedzieć po tak znakomitym starcie rozgrywek. Panowie, jest jedna pozycja, do której coś nie macie szczęścia. W Explorerze widzieliśmy, że co program tak naprawdę, to pokazujemy zdjęcia nowego zawodnika, który ląduje na lotnisku w Warszawie i przyjeżdża do Włocławka, żeby grać pod koszem. Co się dzieje i czy już macie tego, który zostanie na sezon? Na pewno to nie są sprawy związane z klubem, to jest zbieg okoliczności, który się zdarzył, że już trzeciego centra wymieniamy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Mamy nadzieję, że to jest ten, który zostanie na dłużej i to, że zmienialiśmy, znacznie nam utrudnia pracę,
dopasowania się, wkomponowania się naszego zespołu. Przecież mamy 10 nowych zawodników, co nie jest, nie jest łatwo do zgrania. Kurt Lobby, dobrze pamiętam tego imię tego zawodnika. Kontuzja w meczu w Kaliszu z Ostrowem Wielkopolskim. Tak. Bo wydawało się, że się już w miarę wkomponował w zespół. Bardzo sympatyczny człowiek, świetnie przyjęty przez zespół. Tym bardziej szkoda, że już w drugim meczu, w zasadzie w akcji, w której nie powinna się taka kontuzja zdarzyć, niestety kłopot ze zdrowiem, stąd też bardzo szybko musieliśmy zadziałać. Podjęliśmy wspólnie decyzję o tym, że kontraktujemy centra numer 3. Mamy nadzieję, że do 3 razy sztuka. Mamy w tej chwili bardzo mocne dwie drużyny. Początek sezonu, o tym mówię. Nie chciałbym oczywiście zbyt dalekich wniosków wyciągać. Myślicie panowie, że to może pomóc promocji męskiej koszykówki jeszcze bardziej w naszym regionie? Jeśli Włocławek i Toruń będą ze sobą walczyć i będą ze sobą walczyć na wysokim poziomie, to wam pomaga? Jak najbardziej. Oby było jak najwięcej takich zespołów i takich meczów, gdzie jest pełna hala, gdzie są emocje. Tak zresztą jak było w Włocławku pierwsze dwa mecze. Żeby kibice też na telewizji mogli obejrzeć takie mecze, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że jest dobra droga koszykówki jako dyscypliny. Za chwilę startuje sezon NBA. Ja pamiętam czasy mojego dzieciństwa, hej, hej to NBA, chodziło się po nocach, oglądało się mecze. Później gdzieś siatkówka nieco zepchnęła koszykówkę w naszym kraju. Wyniki reprezentacji to jest coś, co nakręca koniunkturę? Oczywiście, że tak. W każdej dyscyplinie kadra narodowa jest lokomotywą. Mówi się, że męskie kadry narodowe są tą lokomotywą, które ciągną dyscyplinę. Myślę, że bardzo przyzwoity udział naszej ekipy w tegorocznych mistrzostwach. Dzieje się coraz lepiej w kadrze narodowej. Oby to się przekładało oczywiście na kluby. Proszę też zwrócić uwagę, że wiele klubów gra w tym sezonie, męskich klubów gra w Pucharach Europejskich. Mam nadzieję, że w jak najkrótszym czasie Anvil powróci do tego grona. Na należne mu miejsce. Na należne mu miejsce. Myślę, że będziemy nad tym ciężko pracowali, ale na pewno nie w tym sezonie. Są inni, którzy z pewnością będą próbowali godnie nas na parkietach Europy reprezentować. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wyrównana na początku sezonu wydaje się Tauron Basket Liga, czyli nasza ekstraklasa koszykarzy, ale teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do kilku innych dyscyplin. Jak już widzieliśmy w Explorerze, siatkarze Łuczniczki Bydgoszcz przegrali dziś z Lotosem Treflem Gdańsk 1-3 i zajęli czwarte miejsce w Memoriale Arkadiusza Gołasia. Z kolei 2 godziny i 26 minut to czas Tomasza Walerowicza, najszybszego uczestnika 33. Toruń Maratonu. Smak zwycięstwa poczuli dziś również laskarze Pomorzanina Toruń, którzy 8-3 pokonali zespół Stelli Gniezno. Ponad 500 biegaczy stanęło punktualnie o godzinie 9 na starcie 33. Toruń Maraton. Dla wielu z nich najważniejsza była dobra zabawa i walka z samym sobą. Warunki atmosferyczne dopisywały z kolei profesjonalistom, którzy chcieli uzyskać rekord życiowy. To mój pierwszy maraton. Mam zamiar go dobiec. Przygotowałem się od początku roku. Jak wyjdzie, zobaczymy. Po 20 kilometrze trasy Tomasz Walerowicz, czyli jak się później okazało najszybszy biegacz, zaczął dyktować pozostałym zawodnikom swoje tempo. To był kluczowy moment. Walerowicz właśnie w Toruniu ustanowił swój nowy rekord życiowy, który wynosi 2 godziny i 26 minut. Niestety można dzisiaj było pobiec szybciej, ale nikt nie chciał współpracować. Wszyscy się czaili, więc urwałem się im samemu biegiem. Najszybszą kobietą była Patrycja Włodarczyk, która uzyskała czas 2 godziny i 58 minut. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe, a każdy uczestnik po przekroczeniu linii mety otrzymał pamiątkowy medal. Po blisko miesięcznej przerwie laskarze Pomorzanina Toruń w końcu zagrali przed swoimi kibicami. Podopieczni trenera Piotra Żółtowskiego podejmowali Beniaminka Ligi Stelle Gniezno. Już po 5 minutach Torunianie prowadzili 3-0. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 8-3. Pracowaliśmy dużo nad środkiem pola. Cały czas brakuje tej komunikacji jeszcze między zawodnikami z Ukrainy, a naszymi zawodnikami. To wymaga czasu. Wyjazd na Ligę Mistrzów na pewno dał nam dużo do myślenia. Pracowaliśmy na treningach nad pewnymi elementami. Myślę, że w pewnym stopniu udało się zrealizować to, co by trenerzy założyli. Kolejne spotkanie laskarze Pomorzanina rozegrają 31 października z LKS-em Gąsawa.
już niemal tradycja, że przed rozpoczęciem rozgrywek Plus Ligi do Bydgoszczy przyjeżdża drużyna PGS Krybełchatów, by w meczu towarzyskim zmierzyć się z bydgoskim zespołem, a nagrodą za zwycięstwo jest Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Przygotowano także nie lada gratkę dla kibiców. Fani mogli obejrzeć okazały Puchar Mistrzów Świata, który biało-czerwoni wywalczyli w ubiegłym roku. To są wspaniali zawodnicy, wspaniałe emocje i przed sezonem mierzą się z naszą drużyną. Wierzę, że jak co roku będzie bardzo zacięcie, ale tak naprawdę jest to element przygotowań do sezonu i chciałbym, żebyśmy wszyscy cieszyli się z sukcesów naszego zespołu. Zanim jednak zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, oficjalnie zaprezentowano skład, w jakim Łuczniczka grać będzie w sezonie 2015-2016. Po oficjalnej prezentacji obie ekipy przystąpiły do spotkania. W ubiegłym roku lepsi byli bydgoszczanie i to oni wznieśli puchar. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Na stanowisku trenera Witala Heinena zastąpił Piotr Makowski, a skład uległ gruntownej przebudowie. Jedyne co jest niezmienne to cel – walka o pierwszą czwórkę. Jedni i drudzy chcą wygrywać. Ostatnio na turnieju Ambroziaka my przegraliśmy. Bełchatów też nie za dobrze wystąpił, także walka będzie na pewno od pierwszej do ostatniej piłki. W składzie Skry zabrakło wychowanka bydgoskiego chemika Michała Winiarskiego. Mistrz świata pojawił się jednak w hali i obserwował spotkanie. Świetnie się czuję w Bydgoszczy. To jest miasto, w którym się wychowałem i zawsze jak wjeżdżam, przekraczam bramy miasta, to jest cieplej na sercu. Spotkanie lepiej zaczęli bydgoszczanie, którzy pierwszego seta wygrali do 22. Druga partia była już bardziej wyrównana. Więcej zimnej krwi mieli jednak bełchatowianie, którzy doprowadzili do remisu. Trzecia odsłona ponownie należała do Skry. W czwartej przebudzili się gospodarze i doprowadzili do stanu 2-2. W tiebreaku górą byli bydgoszczanie i to oni wygrali całe spotkanie 3-2. Mam pewną satysfakcję, że powierzono mi zaufanie związane z wyprowadzeniem Polonii na jakiś przyzwoitszy poziom, jaki do tej pory prezentuje, z tym, że jest masa kłopotów związanych z tym. Miasto już dwa razy próbowało sprzedać akcję żużlowego klubu sportowego Polonia Bydgoszcz. Dopiero trzecia próba zakończyła się wyłonieniem nowego właściciela. Specjalnie powołana komisja rozważała oferty trzech podmiotów. Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego, Bydgoskiego Towarzystwa Sportowego oraz żużlowca Andreasa Jonsona. Bydgoszczanie największe nadzieje pokładali w ostatnim kandydacie. Myślałem, szczerze mówiąc, że Andreas Jonsson zostanie właścicielem. Tak się jednak nie stało. Warunki, jakie proponował Jonsson, odbiegały od możliwości miasta. Żużlowiec zażyczył sobie wsparcia w wysokości 14 milionów złotych, w tym po 4 miliony na 2016 i 2017 rok. Oprócz tego nie przedstawił planu na rozwiązanie problemów finansowych Polonii. Cóż było brane pod uwagę? Oczywiście cena, wiarygodność i know-how posiadane, zapewnienie płynności w 2015 roku. Wiemy przecież, że jest wniosek złożony o upadłość i przystąpienie do rozgrywek w 2016 roku, oczekiwane wsparcie ze strony miasta. Wsparcie finansowe, jakie deklaruje miasto na lata 2015-2019, to kwota 8,5 miliona złotych. Taką propozycję zaakceptowało Bydgoskie Towarzystwo Sportowe. Dodatkowo Władysław Golob wyłoży własne środki na funkcjonowanie klubu. To nie jest człowiek znikąd, tylko pan, który zna się na rzeczy i no i my zawodnicy teraz i kibice, no myślę, że możemy być już spokojniejsi, bo wiadomo, że ten żużel Bydgoszczy nie zginie, tylko jest nowy właściciel, nie będzie upadłości i no i to jest na pewno pozytywna informacja. On jednak troszeczkę tym sportem się zajmował. No, ma tych synów przecież też, Jacka i Tomka, którzy jeżdżą, jeździli kiedyś. Nie, Tomek jeszcze jeździ. Myślę, że to dobra decyzja, no bo kto taki, wie pani, mógłby być jeszcze bardziej zainteresowany. Siłą nowej Polonii mają być młodzi zawodnicy. Do klubu być może dołączy starszy syn Władysława Goloba, Jacek. Może będzie jeżdżącym trenerem, może będzie jakimś zawodnikiem takim w głębszej rezerwie na wszelki wypadek, ale to są zawodnicy, którzy już dawno przekroczyli 40 rok życia. Największe szanse na zostanie zawodnikiem ma wnuk nowego właściciela, Oskar Aitner Golob. Teraz bydgoscy radni muszą zatwierdzić plan finansowania żużlowej spółki. Obecnie Polonia jest zadłużona na kwotę 4 milionów złotych. Do oficjalnego podpisania umowy sprzedaży udziałów miasta żużlowej spółce dojdzie w przyszłym tygodniu.
Drodzy Państwo, zanim porozmawiamy o tym, jak ciekawie zapowiada się ten sezon Tauron Basket Ligi, to chciałbym zadać pytanie od naszego widza. Bardzo dziękujemy panu Arturowi. Pytanie dość, powiem szczerze, zaskakujące. Chciałem się zapytać, czy rozważa pan, rozumiem, że to pytanie jest do prezesa, pozyskać jakiegoś gracza z toruńskiej drużyny. A to jednak prezes oddaje trenerowi. W tym sezonie my się zmieściliśmy w budżecie przeznaczonym na zawodników, a na pewno nie moglibyśmy pozyskać zawodnika z Torunia pod wieloma względami. Tym bardziej, że oni mają zespół potencjalnie na sam szczyt polskiej ligi. Także mamy nadzieję, że będziemy w stanie utrzymywać kroku z nimi, żeby derby były jak się należą w prawdziwym w znaczeniu tego słowa prawdziwe derby. To wyjdzie na dobre wszystkim kibicom w całym regionie. A ja troszkę zmodyfikuję to pytanie i zadam je w ten sposób. A są tacy zawodnicy w Toruniu, którzy mieli być we Włocławku? Prawda jest taka, że mamy... Że nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Mamy w lidze przepis o tak zwanym zawodniku miejscowym, myśląc w skrócie o Polakach. A więc trzeba brać pod uwagę wszystkich tych, którzy spełniają warunki tego przepisu, budując zespół przed sezonem. I to jest tak naprawdę sytuacja kluczowa przy budowie zespołu. Do Torunia trafili zawodnicy nowi. Zresztą nie tylko do Torunia, do wielu innych klubów, czy to jest Dąbrowa Górnicza, czy to jest Szczecin. Braliśmy pod uwagę absolutnie wszystkich z różnych przyczyn i w różnym czasie wiele nazwisk musiało być wykreślonych, zostało wykreślonych. Ja tylko w tym miejscu podkreślę, że wspólnie chyba udało nam się wypracować doskonały skład bardzo mocno walczących i chcących ciężko pracować zawodników. W pierwszej kolejności oczywiście posiadających polski paszport, do tego dołożyliśmy, myślę, ciekawych obcokrajowców. Natomiast podkreślam, że wszyscy chłopcy, którzy trafili do nas, mówię o Polakach, to są niesamowite walczaki, używając kolokwializmu. Wydaje mi się, że świetnie spełniają swoje role. Działa to na razie bez zarzutu. Bardzo dobrze. Panowie, widzę, że ten wątek, kto wygra ligę, kto będzie walczył o spadek, przeniesiemy na kolejną naszą rozmowę za kilkadziesiąt sekund, bo teraz przyszedł czas w sektorze kibica, gdy przed wyzwaniem stawiamy sportowców z regionu. Tym razem z nową dyscypliną zmierzył się Kamil Michalski, koszykarz Nianwilu Włocławek, a polskiego cukru Toruń. Kamil Michalski, koszykarz polskiego cukru Toruń. Ty przeważnie na co dzień trenujesz ze swoją drużyną, prawda? Zgadza się. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo będziesz mógł liczyć tylko na siebie. Mogę tobie powiedzieć, że posmakujesz sportu, który jest bardzo elitarny. Domyślasz się, co to może być? No niestety nie. Ale już w takim razie nie mogę się doczekać i zobaczymy, co tam przygotowałaś dla mnie dzisiaj. Mm-hmm. Powiem tobie, że zamienisz się dzisiaj w rycerza. Rycerza? Mm-hmm. W sumie jak z Toruniu gram, no to chyba coś z tym wspólnego muszę mieć. Trenerze, od czego zaczniemy? No zaczniemy od podstawowych elementów, tak jak małe dzieci zaczynają wyszkolenie. Zaczniemy od ukłonu szermierczego, od postawy szermierczej, od podstawowych pchnięć. Myślę, że na dzisiaj wystarcza, widząc, że Kamil jest znakomitym sportowcem, także myślę, że znakomicie sobie poradzi. Broń przed sobą, skierowana w tył. Maska pięknie w stronę trenera, partnera i zaczynamy od ukłonu. Proszę bardzo, raz. Znakomicie. Uśmiech jest tutaj jak najbardziej wskazany. Dwa, trzy, cztery. Super. Bardzo proszę o przestawienie nogi do przodu troszeczkę, bardzo swobodnie. Panie Kamilu, kroczek w przód zaczniemy od nogi wykrocznej. Raz, raz. Znakomicie. Następnym etapem będzie próba koordynacji pracy ręki i pracy nóg. Bardzo proszę, Kamilu, o ustawienie się w postawie szermierczej. Ręka lekko ugięta, lewa ręka tak się odwróci w górę. I teraz bardzo proszę o poruszanie się razem ze mną. Tak, jak do przodu to do przodu, jak do tyłu to do tyłu. Super, znakomicie.
Trenerze, zobaczmy w takim razie, jak Kamil przyswoił wszystkie wiadomości, które mu trener przekazał. Czas na ostateczne wyzwanie. Ja proponuję walkę, krótką walkę sparingową, jednak z trenerem. Możemy zakończyć? Bez. Kamilu, walka zakończyła się remisem. Myślę, że jak na pierwszy raz, to znakomicie. Dzięki. Zaakceptuję ten wynik, oczywiście. Kamil, to teraz musisz pogodzić na skockę. Tak jakby to było, wiesz. Drodzy Państwo, Kamil Michalski do dziś zbierał Wasze lajki, Wasze nagrody za odwagę i talent do szermierki. Wystarczyło odwiedzić nasz fanpage Sektor Kibica na Facebooku, polubić debiut w jego wykonaniu. No i mogę już Państwu zdradzić, że do tej pory cały czas liderką klasyfikacji jest sprinterka Marika Popowicz-Drapała, która swój debiut miała w wioślarskiej ósemce, pełniąc tam rolę sterniczki. Też znajdziemy ciekawe wyzwanie dla przedstawicieli Anwilu Włocławek. Na wszystko w tym sezonie Sektora Kibica przyjdzie czas. Panowie, ja już to pytanie zadałem 3 razy, ale nie w Waszą stronę. Kto wygra w tym sezonie ligę? Kto będzie walczył o utrzymanie? Czy dziś nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć? Na pewno dużym faworytem jest Stelmet, potem jest gro, powiedzmy jakieś 10 zespołów, które będą walczyć o 10 czy 12 nawet zespołów, które będą walczyć o play-offy i my jesteśmy w tym gronie, gdzie podstawowym celem jest wywalczyć play-offy, a potem w play-offach. I nie trafić na Stelmet w pierwszej rundzie. Potem w play-offach się jest wszystko możliwe, także nie będziemy szli do przodu. Na razie musimy pierwszy cel wykonać, a będzie bardzo ciekawie, bo widzimy nawet po 3 kolejkach czy 4 są dosyć nietypowe wyniki i każdy może wygrać z każdym. Tak? Siarka Tarnobrzeg, Pogromca od początku sezonu, Anwil Włocławek, Polski Cukier Toruń, Wilki Morskie Szczecin niespecjalnie zaczęły ten sezon. Turów Zgorzelec również miał pewnie inne oczekiwania. Pewnie tak, natomiast ja muszę podpisać się pod słowami trenera. W naszym przypadku pierwszym celem to jest osiągnięcie awansu do play-off. Nie będzie to sztuka łatwa, jesteśmy dopiero u progu sezonu, więc myślę, że wiele rzeczy jeszcze się wydarzy w różnych zespołach, w różnych klubach. Wyniki będą bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, powoli kurczy się czas na ten odcinek Sektora Kibica. Zobaczmy zatem, jakie wydarzenia sportowe czekają na kibiców w regionie. We wtorek o godzinie 18:00 piłkarze Zawiszy w ćwierćfinale Pucharu Polski podejmować będą Śląsk Wrocław. O tej samej porze odbędą się pierwsze w tym sezonie derby. Tenisiści stołowi z Oleszcz, Gwiazdy Bydgoszcz zmierzą się z Olimpią Unią Grudziądz. Natomiast w Toruniu tamtejsza Energa Manekin zagra z wicemistrzami Polski Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki. W środę propozycja dla kibiców siatkówki. Pałac Bydgoszcz w hali Łuczniczka podejmować będzie zespół Budowlanych Łódź. Piątek to ponownie gratka dla fanów tenisa stołowego. W rozgrywkach Ligi Mistrzów spotkanie Olimpia Unia Grudziądz kontra rosyjski Jakaterinburg. W sobotę do Bydgoszczy przyjadą siatkarki Aluprofu Bielsko-Biała, które zmierzą się z Pałacem. O godzinie 18:00 w arenie Toruń koszykarki Energii zagrają z Pszczółką Lublin. W niedzielę warto wybrać się na mecz Zawisza Bydgoszcz - Wisła Płock. To spotkanie o godzinie 15:00. Z kolei o 17:00 na Murawę wybiegną piłkarze Olimpii Grudziądz. Ich rywalem będzie GKS Bełchatów. Sportowy weekend zakończymy w Artego Arenie. Koszykarze Astorii podejmą drugi zespół Rosy Radom. Szanowni Państwo, na zakończenie i na pożegnanie w tym programie mamy mniej więcej tyle, 24 sekundy, ile koszykarze na rozegranie swojej akcji, 8 sekund na połowie swojej, wyczerpałem. Teraz na połowie rywala, ale też znamy się doskonale. Dziękuję bardzo panowie, że znaleźliście czas w niedzielny wieczór. Kibice na pewno usatysfakcjonowani. Igor Milicic, trener Anwilu Włocławek. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Włocławka. Arkadiusz Lewandowski, prezes tegoż klubu. Panowie, dziękuję, bardzo zapraszamy. Dziękuję. Trzymamy kciuki, żeby tak jak było na początku, było do końca sezonu. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu. Hubert Malinowski, kłaniam się pięknie.